Mam on. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. No co tak nic nie mówisz? Jak tak nie będziesz wciąż nic mówił, to ludzie sobie pomyślą, że nie masz nic do powiedzenia. Bierz przykład ze mnie. Mówię. Ja nie mam przestojów. Nikt nie pomyśli, że we mnie nie ma procesów. Że w środku nic się nie odbywa. Tadeuszu, przecież na pewno masz jakieś myśli. Masz? Niemożliwe, że nie masz, Tadeuszu. Ty mnie nie rozśmieszaj. Wiem, że chętnie powiedziałbyś, jak to ja cię poddaję opresji, że bałeś się wrócić. Pamiętasz, gdy 8 lipca roku 1963 bodaj byliśmy w kinie na premierze filmu Zbrodniarz i Panna, a ty mnie uściskał się za rękę podówczas. Szkoda, że mnie już nie ściskasz. Tu i ówdzie mógłbyś ścisnąć. A cieszyliśmy się wtedy, wracając z kina, że Piotruś Baron skończył roczek. Pamiętasz, że Piotruś się urodził 8 lipca 1962 roku? Patrz, taki dorosły człowiek wyrósł z niego. Ech, Tadek. Tak? Przy telefonie. Nie, proszę pana, Tadeusz nie wrócił, ale wróci. Halo? Tracę zasięg. Zanika mi pan. Już pana niestety nie słyszę. Do widzenia. Jak mówię, że wróci, to wróci. Przecież jestem tego pewna, tak jak zwycięstwa wojsk rosyjskich w bitwie pod Szawlami. Właśnie 8 lipca, 188 lat temu. Kogo to niesie o tej porze? Tadek? No w najważniejszym momencie przecież przerwało. No i cały tydzień trzeba będzie czekać i sprawdzić, kto pukał. Joanna Kołaczkowska, kabaret Hrabi. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Piotrek, wszystkiego najlepszego. Serdecznie.